12 maja odbyła się trzecia edycja Świebodzickiej Piątki i Dychy. Świebodzicki rynek wypełnił się miłośnikami biegów. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Sportowcy udział wzięli w biegu na 5 km, 10 km, biegu sztafet. Dla dzieci przygotowana została trasa w rynku. Wszystkich powitał burmistrz miasta Paweł Ozga. Witam Panu serdecznie, moje kochane dzieci. Ja też chciałbym zapytać, czy jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Tylko w Świebodzicach. Moi drodzy, myślę, że mamy piękną pogodę, fajną uroczystość. Oddaję głos i uważam, że dziś zawodę za otwarte. Dziękuję. Uwaga, uwaga, drogie dzieciaczki. 3, 2, 1, start! Żółwik, okazuje się, że żółwie potrafią być szybkie, a tutaj, no, to trudno skomentować, po prostu spacerujemy. Brawo! 2019, drodzy mieszkańcy, dzisiaj niedziela, piękna pogoda, mamy dzisiaj bieg piątka i dziesiątka, właśnie najmłodsze dzieci biegały, Świebodzicy się bawią, sport to zdrowie, myślę, że chciałbym z tego miejsca podziękować organizatorom, piękna impreza, myślę, że Świebodzice zasłużyły na to, żeby się bawić. Za chwilę
chwilę przejdziemy do tego głównego biegu Piątki i Dychy. Bardzo fajne emocje, dużo dzieci, dużo uczestników, w głównym biegu ponad 500 osób, więc bardzo się cieszymy, że tak wiele osób dzisiaj odwiedziło się Łodzice, ale również wiele z mieszkańców bierze udział w tej imprezie sportowej. Jest już to impreza regularna, która wpisała się do kalendarzu Siewodzickich imprez, ponieważ Siewodzicka Piątka i Dycha odbywa się już po raz trzeci w Siewodzicach i mamy nadzieję, że będziemy to cały czas kontynuować. Przede wszystkim bezpiecznie, a potem walczymy o życiówkę.